Szanowni Państwo, rynek staromiejski. Myślę, że to jest sprawa, która budziła wiele kontrowersji od pewnego czasu. Historycznie cofnę się do konkursu w ramach poddziałania 511. Pamiętacie Państwo, Koszalin wtedy był na 5. miejscu listy rezerwowej. Natomiast Pan Prezydent zgłosił wniosek o dofinansowanie projektu w ramach aktualizacji listy indykatywnej. I tu po rozpatrzeniu, po głębokiej analizie, konsultacjach społecznych doszliśmy do wniosku, że ten projekt jest na tyle dobrze przygotowany i jest dobry, że warto go dofinansować. Pierwotnie mówiliśmy nawet z Panem Prezydentem, tutaj szukaliśmy rozwiązań różnych o kwocie 8 milionów złotych. Natomiast dzisiaj mogę już zakomunikować, że na ten projekt przebudowy rynku staromiejskiego trafi do Koszalina kwota 10 milionów złotych. O projekcie powie Pan, myślę, Pan Prezydent, bo Pan Prezydent i samorząd jest beneficjentem, to będą te szczegóły. Czyli poddziałanie 511, infrastruktura turystyki, to jest to poddziałanie, z którego zostanie skierowane dofinansowanie do Koszalina. Cieszę się, że te pieniądze trafiają, że będziemy mogli ruszyć z przebudową rynku. Jest to taki również projekt bardzo mocno oczekiwany. Jestem przekonany, że pokaże nową przestrzeń Koszalina i będą te pieniądze dobrze wykorzystane. Tu trzeba jeszcze jedną rzecz podkreślić, że w poprzednich rozdaniach była taka sytuacja, że dofinansowanie było na poziomie 50%, natomiast tutaj zmieniliśmy podejście i dofinansowanie do całkowitych kosztów danego projektu jest to procent na poziomie 75%, i stąd liczę na to, że te 10 milionów zostanie doskonale wykorzystane. Z mojej strony to tyle. Jeżeli będą pytania, to oczywiście odpowiem. Oddaję głos Panu Prezydentowi. Panie Marszałku. Jeśli chodzi o ten projekt, o którym głośno z różnych względów, często niemerytorycznych, a emocjonalnych i politycznych, to ja się cieszę, że te rozmowy po tym konkursie, gdzie projekt pozostał na liście rezerwowej, te rozmowy, które trwały wiele miesięcy, zmiana projektu, zmiana programu rewitalizacji, właśnie dostosowującego program do tych realiów i możliwości finansowych miasta, to dzisiaj można powiedzieć, zaczyna się materializować. Z naszego punktu widzenia jesteśmy w tej chwili, mamy już w tej chwili gotową dokumentację, mamy wszystkie uzgodnienia z konserwatorem zabytków, bo to nie tylko rynek, ale też część parku położonego między Filharmonią a Amfiteatrem, miejsce związane z przeniesieniem pomnika, na którą Rada Miejska wyraziła już zgodę, i dzięki temu będziemy nie tylko rewitalizować samo serce miasta, ale również kolejną część parku. To, co wszyscy widzimy na co dzień, a zwłaszcza w sezonie letnim, nie ma żadnej możliwości zorganizowania porządnej imprezy czy spędzenia wolnego czasu na naszym rynku. Ja bym go nazwał taką patelnią, ponieważ ani nie ma gdzie się schronić, ani nie ma gdzie usiąść, spędzić chwilę wolnego czasu, więc ten rynek przebudowujemy. Całą płytę rynku będziemy budować w kolejną podświetlaną fontannę, 350 metrów kwadratowych fontanny, której nie będzie widać na co dzień, bo będzie budowana w powierzchni rynku. Mogę Państwu zdradzić, że fontanna nie tylko kolorowo się świecąca, jak w naszym koszalińskim parku, też swego czasu budziła trochę kontrowersji. Teraz się wszystkim podoba i co jakiś czas musimy wydłużać godziny użytkowania tej fontanny. W tej chwili działa do północy, ale generalnie okazało się, że stała się takim miejscem, gdzie ludzie miło spędzają czas, bo jednak otoczenie wody robi swoje i jest znacznie przyjemniej. Ta fontanna też będzie tańczyła.
to są takie kolejne, można powiedzieć, etap, ale chyba najbardziej skomplikowana fontanna, jaką będziemy mieli w Koszalinie. To ta, to też ten budynek, który czasami budzi kontrowersje, ale to jest budynek taki, nazwałbym go wielozadaniowym, bo z jednej strony to jest to, czego nam brakuje, czyli gastronomia, galeria, scena, którą co tydzień praktycznie, a czasami dwa razy w tygodniu rozstawiamy tymczasowo na płycie rynku. Przypomnę chociażby inaugurację Dni Koszalina i każda w zasadzie impreza, która dzieje się tutaj w Śródmieściu, odbywa się na rynku, ale w warunkach tymczasowych, w warunkach takich, można powiedzieć, prowizorki, bo tą scenę stawiamy na imprezę i później ją musimy natychmiast składać. To jest też w tym się mieści galeria, w tym budynku mieszczą się też toalety, co ważne dla tych, którzy na rynku będą spędzać swój czas, ale też całe sterowanie fontanną przyszło. To jest też miejsce, gdzie będzie można organizować kiermasze, bo też mamy z tym problem i z wydzieleniem takim, chociażby ostatnie pretensje mieszkańców, jeśli chodzi o jarmark wielkanocny zlokalizowany wokół katedry. Będzie tam miejsce specjalnie wydzielone na to, żeby można było te kiermasze zorganizować z możliwością podłączenia się do prądu, z zadaszeniem, więc takim tymczasowym na okres wiosenno-jesienny. Będzie przystanek, ja go nazywam, 21 wieku, zupełnie multimedialny. Tutaj i rozkłady jazdy, i serwis pogodowy, i myślę, że ta tablica elektroniczna głosu koszalińskiego też się przeniesie na ten przystanek, bo tam, gdzie jest w tej chwili, będzie musiała ulec likwidacji. To jest też przebudowa fasady ratusza i tutaj mamy zgodę pana Michałowskiego, Władysława Michałowskiego, architekta, który projektował ratusz, i on wróci do starej swojej formuły, do starej swojej barwy. On był u swojego zarania, był w tonacji, zrobiony w tonacji szarej, z remontem wieży, z remontem od ulicy Muńskiej. Również to będzie połączone z termomodernizacją, z przebudową wejścia, ciągów komunikacyjnych i z czymś nowym, czyli chcemy zlikwidować to, co wielu mieszkańcom się nie podoba, mi osobiście też, czyli zastąpimy te płachty, które dzisiaj akurat Młodzień Film się pojawił, bo za tydzień festiwal. Chcemy zastąpić to ekranem LED-owym takim, który pozwoli na wyświetlanie wszystkich wiadomości ważnych dla mieszkańców miasta, nie tylko imprez kulturalnych, ale będzie, skończymy z wieszaniem siatek na budynku ratusza. Jeśli chodzi o drugą część związaną z przeniesieniem pomnika, podjął się tego zadania pan profesor Wujek. Pomnik będzie przeniesiony do tej części parku między amfiteatrem a filharmonią, z przebudową też ciągów komunikacyjnych do amfiteatru. One są w tej chwili w opłakanym stanie, więc to zyska dotychczasową, dodatkowe walory dla mieszkańców Koszalina. Pomnik będzie odpowiednio wyeksponowany z historią, bo myślę, że czas skończyć w Koszalinie dyskusję, czy podzieliliśmy wtedy tysiąclecie państwa polskiego, czy tysiąclecie chrztu Polski. To będzie pomnik pionierów, poświęcony pionierom, i myślę, że jeśli w końcu będzie pomnikiem, jakich wiele w Koszalinie, ale poświęconym pionierom, a nie mającym już podtekstów politycznych, będzie traktowany bez tych niezdrowych emocji przez wszystkich mieszkańców miasta. Tam przenosimy herb, przenosimy cały pomnik, a dodatkowo będzie jeszcze tablica informacyjna dotycząca tych dziejów powojennych Koszalina, które już są za nami i dzięki którym będziemy mogli pokazać, jak faktycznie dzieje te powojnie przebiegały.